Czy boys da radę na sztuga? Oto jest pytanie. Nie. Dwa boysy z dwóch stron. Nie ma. Zabity działonowy. Transmisja uszkodzona. Szermany, nadzieja w was, że tu podjedziecie do tego sztuga od boku. Sztuk jest ogłuszony przez boysy. Z dwóch stron dostaje po bokach. Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w dzisiejszym odcinku w Steel Division 2 wspólnie z Kotewem. Witam. I dzisiaj zagramy sobie tymi najnowszymi dywizjami po drugiej stronie i mamy zamiar użyć dywizji tych, których poprzednich materiałów nie było po żadnej ze stron. Więc jak widać, przeciwko mamy 17 dywizjona, pierwszą Pancelos. Ja natomiast mam pierwszą specjalną brygadę, a Kotew ma pierwszą spadochronową Task Force. To Task Force, co to znaczy? Specjalne? Nie wiem, siła? Tak czy inaczej, jednostki bardziej piechoty kontra 17 dywizjona to chyba była pancerna albo z mechole. 17 to jest piechota, a Pancelos to jest pancerna. A, no tak, odwrotnie. Bo zapomniałem, że te czołgi w Pancelos to nie istnieją. Okej, jak to wygląda? Ale płasko. Tak. Czekaj, gdzie jest najbardziej płasko? Prawa strona jest bardzo płaska. Środek jest płaski. Tu lewo jest półpłaskie. No to mogę ja wziąć prawo, bo mam czołgi w fazie A. Nie, ja w ogóle czołgów nie posiadam. Ja mam w fazie A, w fazie C, a w fazie B mam szturmowe bardziej. Ja w fazie A jestem o tyle biedny, że nie mam dowódcy, komandera. Mam mało piechoty. Mam tylko Achillesa jako broń przeciwpancerną bądź broń ręczną miałbym. Mam tylko dwa Boforsy przeciwlotnicze i zaleta mam trzy Hellcaty z dwiema bombami 113 kilo. Jak myślałem, że czołgi. Mam 6 Shermanów 2 i 6 Shermanów pływających. Gotowe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To zależy, kto natrafi na dywizję pancerną. No jeśli po lewym moje jednostki trafią na nią, to będzie przesrane. Z jednej strony to, jak dobrze pamiętam, jest... są Węgry? Tak, Węgry. Mhm. Więc 57 da radę. Tak, da radę, ale... Ale... To, że moje jednostki po lewej nie mają 57. Ja tam nie wiem, mam 57. To będzie źle. Za mnie będzie jej ustawić po prostu, żeby była ukryta w ogóle. Wystarczy, żeby broniła jakoś drogi. Środkiem jadą, to już widzę. Czy nie środkiem, tutaj jadą. O no, u mnie się pojawili. Na tę flankę potrzebuję czołgi z tego co widzę. Dobra, dać tu machine gun. Drugi machine gun niech będzie tu. Zwiadowca jeden. Tu nie strzelasz. Drugi zwiadowca tu. Jestem zaskoczony. Jest tu zbyt spokojnie. Jest bardzo cicho. Szczególnie na środku. Okej, już coś się zaczęło ruszać. Po lewej. Czołgi po lewej. Kogo ja tu mam? Ja mam... Finów. Ja mam panterną. Okej, widać ten ruch pancerny i zmechanizowany. Ruszyły się z mechola. Czyli jest podwójnie źle, bo ja jestem lepszy przeciwko dywizji pancernej. Może dam radę. Zwiadowcy. A, na środku pojawiły się sztugi. Fińskie. Chowaj tego komando Vickersa. Macie zaraz zginie tam. Hermany tu sobie przestawia. A u mnie stało się to, co właśnie nie chciałem. Podkańczam. My przegrywamy. A kurde, tu jest tak dużo flag. Teraz dopiero zauważyłem. Czyli ja u siebie muszę przepchać te linie, rozumiem.
Bo jedyna szansa, że się coś uda, to jak ja tutaj bardziej do przodu pójdę. Okej, okay, 4 Shermany kontra 1 Sztug. Nie widzę Sztuga! Raczej Sztug wygra. A mi tym nimrodem tu podjechał pod snajpera mojego. Co tu się dzieje po tej lewej? A! Są 3 Sztugi kontra już 3 Shermany. Shermany sobie dadzą radę. Nie dadzą, nie dadzą. Wycofać. Shermany do wroty. Znaczy ja mam jeszcze te starsze modele, które mają słabszy pancerz. Mówię, Shermany to środki. Tutaj dawać Shermany. Dawać samolot. Tu zbombardować. Ja się dziwię, że oni mnie tak tutaj młotą, a tu 75 krótkie. Z hajkami. Sztuk mnie zaatakował. Kuźwa. Jazda, gaz do dychy Shermanami. Potrzebuję was tutaj. Achilles do przodu. No walczy pelotami wodz. Mnie same nimrody widzę. Okej. Okay. Czołgi oczywiście. Czy boys da radę na Sztuga? Oto jest pytanie. Nie. Dwa boysy z dwóch stron. Nie ma. Zabity działonowy. Transmisja uszkodzona. Shermany, nadzieja w was, że tu podjedziecie do tego Sztuga od boku. Sztuk jest ogłuszony przez boysy. Z dwóch stron dostaje po bokach. Jak boysy go rozwalą, to się uśmieje. Okej. Okay. Tur mi się poddał. Ale został też zniszczony. Ja potrzebuję jakiegoś wsparcia. Ten tym nimrodem mi tu podjechał z tą 40. Wyślę na razie tam jednego Shermana. Bo ja dobra, próbuję swoimi siłami przedostać się trochę bardziej do przodu, żeby zająć flagę więcej. Nie wiem, to nie lewą stronę straciłem, tam po prostu kolumna pancerna przyjechała. Drugiego Shermana tu wysyłam. Cóż, ta dywizja Pancelos jest zrobiona tak, że nadaje się do szturmu czołgami albo w fazie A, albo Sztugami dopiero później. To twoja brukusna jest szturmować jak chce. A 57 nie daje rady im w ogóle. Nic im nie robi ta 75. To 57, sorry. Chyba na krótkie 75 walczę, co ona ma robić. No. Ufa, potrzebuję tu jakiś oddział piechoty, bo... Co to za dywizja jak niewodza, która ci raszuje na początku? Ja oczywiście rozstawiłem to nie gdzie indziej moje obrony przeciw pancernom. Chyba karabin straciłem. Sherman ci zaraz wjedzie prosto w Turana. Bo gdzieś ten Turan tutaj jest. No właśnie, pojawił się. Ten Sherman powinien z nim wygrać. Te. Kurwa, działonowy, raczej ładowniczy. Jednocześnie na środku straciłem karabiny i flagę. Dobra, dwa Shermany. Ja więcej piechoty nie mam. Już nic nie mam do wyzwania z piechoty. Dobra, niszczę te czołgi u ciebie. No, BT-42 szląc na palmę przyjechało. Chyba czołgi padły na twojej flance. Nie, raczej nie. Kilka rozwaliłem. Dacie radę to zbombardować na środku. Tego Shermana tutaj na lewo potrzebuję. Hellcat doleci, nie ma tu obrony przeciwlotniczej, nie ma. Nie wiem co tam jest. Ale uważaj, to Sherman, bo wjeżdżasz pancer Fausty. Nimi. Aha, właśnie jeden poszedł. Well, to był niestety mój ostatni Sherman, jaki wezwałem. No teraz tak. Nie ma, więc tam na środku się nic nie przebije. Tam na środku jest, prawda, czołgi jeżdżą. Po słuchu mogę to ogarnąć. Kurde, rozwal tego.
Twoje 7-5 wjechały pod piechotę. No, że niech ją strzelają w takim razie, od razu się zrespią. Dobra, tutaj potrzebuję karabin maszynowy faza B, można więcej piechoty. 4 jednostki piechoty. Na krokodyle sobie trochę poczekam. Dobra, musimy to miejsce wzmocnić i utrzymać te strefy, które obecnie posiadasz. Ja zaraz dam radę się tu odeprzeć, tylko ja potrzebuję czasu na dojechanie jednostek wodzu. Muszę zlikwidować ci te jednostki piechoty, co u ciebie siedzą na lewej flance tych czołgów. Bo ja pod... Oh no, zaraz. Macie odłamkowy, walić odłamkowy. Ale... Dawaj mi tu Hellcata. Jednostkami piechoty... W zasadzie was tu podeślę, wy tu zostaniecie, wy tu zostaniecie. No Hellcat, halo! Dawaj tu rakiety. No zbliżę się z tego paterpausa do nich. Usiadę z tego. Zajmij się tym motosmetami. Ja próbuję im jednego respa wyłączyć. Bo u ciebie się nic nie dzieje, to ciekawe. Jakoś... na środku mi się dzieje, ale ja tutaj też... Moje Shermany tak... obrywają w ogóle od Turanów i giną. Aha. Właśnie widzę. Bo tak. Nie wiem, czemu nie mogę tej linii bardziej przepchać do przodu. Jednostki. No ale chodzi o to, że stoję pod ich respem, no to powinienem móc go wyłączyć im już. Nie, bo ja tu mam fanatyków w ogóle. O, ale jakieś pelotki mają. Przypomniało mi się, że mogę komandera zrespić. Więc... Potrzebuję jednostek dowodzenia. To w sumie tymi samochodami wróćcie się tutaj i spróbuję im wyłączyć flagi z... od prawej strony. Skoro... Twoja flanka jest tak trochę zagrożona. Dosłownie, ja nie mogę już tutaj tej linii przepchać tak, żeby im tego respa wyłączyć, nie wiedzieć czemu. Nie, mamy artylerię. O, teraz się jakoś to ruszyło. Mają moździerz 81 albo 107 mm. A ja zapomniałem, że trzeba respić broń przeciwlotniczą. W szczególności gdzie ja jestem. A co? Niech zgadnę. Moja dywizja jest obsrane samolotami. No tak. Nie, tylko czołgi to jeszcze samoloty od razu. Albo artyleria. Nie, mamy na środku przynajmniej nie przyjadą. Dobra, udało mi się wyłączyć ich respa z prawej strony, więc prawą flankę powinienem im zabezpieczać. Zajmować. Okej, okay, zasięg radia jest dotąd. Czyli kilometr. Kurde, mały zasięg radia. Zaczyna mi brakować maszyn z radiem. Co mi Stewarty niszczy? A, tam jest 7-5. Wycofać się, Stewarty. A właśnie, nie, w tej fazie nie mam antitanków tak za bardzo. Daleko, daleko. Chciałbym tych jakoś tutaj sobie wezwać. Tutaj chcę krokodyla. Awr by mi się tu jeszcze przydał. Dawać mi tu jeszcze jednego krokodyla, dawać mi tu Awr. Co oni mi tu wysłali? BTK. Churchill powinien dać sobie radę. Tego co widzę, moje Shermany na lewej flance tak połowicznie funkcjonują jeszcze. Mnie wkurza to, jak ta M10 stanęła. Zamiast jechać tam, gdzie ma jechać, to stoi sobie kupa strzela. Nie może strzelać. Zaryzykuję tutaj, wyślę sobie dowódcę swojego. Potrzebuję trochę więcej jednostek piechoty. O, turany przyjechały. Znowu. Nawet pochodzę. Czyli tak, w takim razie jak tutaj będzie jednostka dowodzenia, 1,5 kilometra to będzie w tym miejscu. Z kilometr. To powinno być wtedy tutaj i jakoś dam radę to przesunąć. A zapomniałem, że jeszcze mam czołgi dowodzenia.
Dawać mi. Tutaj zwiadowca. Co ciekawe, moi zwiadowcy są pierwszą jednostką, którzy mają samochód, który im nie znika. Będzie Morisa? No, C15TA. A, to. Wiem, o co ci chodzi. Dziwne to jest. Się powinno znikać. Well, wolałbym, żeby wprowadzili opcję nieznikających maszyn, bo czasami taki transport może się przydać, albo żeby dało je się sprzedawać. Churchill kontra sztuk, ojoj. Nie podoba mi się to. Ile Churchill... W sumie widać 150 pancerza, no to sztuk mu nie zagraża, tak? Ale lepiej zbombardować. Nimrody są wkurzające strasznie. Well, skuteczna obrona przeciwlotnicza. Nie, przeciwpiechotna. To też. No, oni się mi rzucą na piechotę po prostu. Kuźwa, ja w tych jednostkach mam słabą broń na daleko. Dawać mi tu jeszcze jeden karabin maszynowy. Dawać tu Avra. A wyjście tutaj przez las. Tu się pochowajcie na razie. Czy, no dobra, krokodyl tu podjedzie. Jak mi ten miotacz ognia wkurza? Podjedźcie i go rozwalcie. Dawać tu kolejnego Hellcata. To zbombardujcie. Nie chcę tu mieć zwiadowców. Nie, bo u niego to słyszy wysłać jakieś ciekawe jednostki. On zwiera Litiega. Takie mocne jednostki. To muszę sobie poogarać, bo szczerze, troszeczkę se burdyl tak zwany zrobiłem w moich siłach po prawej stronie, jak zobaczysz. Bo teraz próbuję, żeby moje jednostki te urady się przebić, żebym Stewarty mógł wysłać do przodu. To jest gdzieś 7-5 jakaś ukryta. Kuźwa, na sekundę odjechałem o milimetr i wróg już ma tu ponownie respa. To są żarty. Kuźwa, nie mówcie jeszcze, że oni w tej fazie tu jeszcze to zrespią. Potrzebuję zwiadu, by mi tu sprawdził, co tu jest. Ten ich resp ma być wyłączony z funkcjonowania. Chyba podjeść tym Avr. Kuźwa, straciłem karabin maszynowy, bo mi tyle jednostek piechoty go przygwoździło. Dobra, zapomniałem, że też zaopatrzenie w tej fazie jest. Kuźwa. Poprzedniej, znaczy się. Tu jest jednostek zwiadu, co tam na was Oho, oni kurde, jak cię cwaniaki, na 7-5 na mnie wysłały. I gdzieś tutaj oddział przeciwpancerny widziałem. Gdzie oni są? Tu jesteście. Dobra, zrzucimy cięższe bomby na te oddziały. Okej, armata rozwalona. O, tu cwaniaki, jak mi tu chcą podejść. Znowu ta 7-5 mi się tu otworzyła. No mówię, weźcie mnie tam. Zastrójcie. Także do tej 7-5 mogę znaleźć, jak ją chcę znaleźć. Mogę ci wysłać samolot zwiadowczy. Za parę minut. Ja sobie mu oznaczę i zaraz ją zbombarduję. Tam jest ludzi, co to ma być? Raid Jägerzy sami na trzeciej gwiazdce. Tam gdzieś dowódca musi być w takim razie. Robimy Shermany. Czas na dużo Shermanów. Okej, tu jest karabin maszynowy. To nie, to zbombarduj. A krokodylem podjedziesz tu. Jaki masz zasięg na miotaczu ognia? 160 metrów. Kurde, miotacz ognia nadaje tylko na zderzenie z piechotą. Tu mi się przyda zwiad. Te Shermany potrzebują zwiadu. Tu muszę zrobić połączenie. No i to skama tych SS Raid Jägerów mocno. A ty walczysz przeciwko tej węgierskiej, Pancelos. Okej. Taka moc tej jednostki. Więcej Shermanów. Muszę tu się przebić przez te fińskie jednostki piechoty. Zasięg kilometr, to spokojnie ten oddział może aż tutaj podejść. Dawać, tutaj do przodu jedziecie. Ile mam jeszcze? Mam jeszcze 9 jednostek dowodzenia, spoko.
Dobra, ale gdzieś tutaj jest tym szmaciurskim. Szermany chce w to miejsce podesłać. Powiem tak, zignorowaliśmy środek i tak, dziwna akcja tu się dzieje. Chodzi o te jednostki na środku. Mhm. No 40 widzę. Ja, ten nie doleciał. Ja chciałem tam moździerz rozwalić. No ale widzę, że u mnie też się odpalili z tymi, z jakimiś. Dobra, to sobie zbombarduję. Wej, jeden Sherman. Dobra, tu trzeba odzyskać tę flagę, bo... przegrywają i tak ma zostać. Kuźwa, oni tą piechotą podjechali pod krokodyla i krokodyl ich po prostu smaży. Mówisz? Tam? Dobra, chciałem to wypróbować. Musisz mi zapewnić osłonę mojego Jeepa. Może... Jaki ty masz zasięg? Ile to jest? 1,5 kilometra. O, nie podjedzie. Nie podjedzie. Musiałby stać na skrzyżowaniu. Ha. Gdzie jest flaga? Czyli tutaj będę potrzebował czołgu dowodzenia. Dokładnie. Ale tam mają dwa piloty. Dobra, to miejsce jest dalej wyłączone. O, wrogi czołg, jak podjeżdżasz do moich stewardów, to może być ciekawe. Linie dowództwa to robione. Ja tu muszę pozbyć się wrogich oddziałów po swojej stronie. Dobra. A tu Nimrod jeździ. Nie, Turan. Uwaga, wstrzymaj atak w tym miejsce, bo tu będzie ostrzał artyleryjski. Samoloty, ja nie mam obrony przeciwlotniczej. No to jest zepchnięte. Szybko, masz 40 bo... tam. Jedną! To tyle co nic. Nie wiem, coś tam jest w ozu. Nie wiem, że nie będę moździerz maciarzu. Uuuu, to twoje miejsce jak... wybuch. Są te 381 statkowe. No. Mi się ten czołg nie podoba. Turan 1. Straciłem jednostkę komand... Ja Churchilla już straciłem! Muszę uzupełnić swoją linię. Potrzebuję więcej krokodyli w tym miejscu. Dawać tutaj, jesteście potrzebni. Czy mogę już tam podejść, czy tarta już tam spada, bo ja nie wiem. Jak się już nie ma wybuchów, ale widzę, że jeszcze pył opada, więc raczej coś jeszcze strzela. Tak, jeszcze strzela. Mam tu napisane teraz. Już powinno być czysto. Myślę, że ten kolejny uderzył. Ten Turan mnie tu wnerwia. Dobra, trzymajcie go zaspotowanego. Tak się tam kręci co chwilę. O, gdzie zaraz się przekręci. Dobra, tu... tu mi przysłać jednostkę dowodzenia. Oj, na pewno. Widzę wrak. Takie dwie jednostki piechoty, dwie takie... Dawać mi tu zwiadowcę, bo mu jest jeszcze gdzie. Mój został zestrzelony. To nie, 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 nie. Na centaur aż tak mnie dużo nie stać, więc załatwię sobie to. U mnie zaczął sztukasy wysyłać. Na środek już pan Shermany by się pobawił z jego piechotą. O, bo moc mnie przyleciał. Tak, zrobisz jakieś antery. Co, miał tonówkę, kurwa, że zabił mi właśnie 7 jednostek piechoty? Uciekaj tym wyglizem stamtąd. Możliwe, że miał 500 i 250. Uciekaj tym Willisem stamtąd. Bo on jeszcze raz strzeli na pewno.
Dobra, widzę tę artylerię. Gdzie ona jeszcze raz stoi? Dobra, załóżmy, że tutaj. O, pak 57. No widzicie, że w Shermo nawali, no. Co innego. Chyba przestrzału tam nie miała. Wozu Willisa, bo chyba teraz zginie. Ale on i tak wydał rozkaz, a on ma tylko dwa wezwania. Więc już był bezużyteczny. Gdzie ten Hellcat poleciał? Nie wiem. Miał dorwać armatę. Nudzi mu się chyba. Ta armata tu została przez ciebie rozwalona, co była? Nie. No to tym bardziej, co on zrobił. Dobra, mam trochę kasy. Dawać tutaj zwiadowcę. Muszę obejrzeć, jak to wygląda u ciebie sytuacja. Ja tutaj powoli sobie gromadzę sił, jakoś próbuję tutaj zadziałać. Kurde, cały czas mi wysyłają te samoloty. Dobra, w ostatniej chwili. Potrzebuję więcej Boforsów. Dowódca, kurde, za jednostkami masz iść. Jak? O, kurde, tu w lesie widziałem armatę, ale na chwilę mi zniknęła. Artyleria dalej u nich działa. Nie podoba mi się to. Nie wiem, ale te 51 są strasznie chujowe. Aha, on zwiadowców używa do atakowania mojego zwiadowcy. Właśnie widzę. I Spitfire nie daje rady w focy 189. Co jest? Dawać go forsy. Uźwa. Dobra, tutaj. A kur... wysłali na ciebie a wyrzutnie rakiet 150 mm. Lecę ją zbombardować jak najszybciej. To nie ma piloty? Właśnie o dziwo nie używa tamta dywizja jakoś za bardzo peloty. Jak wygląda u mnie linia dowodzenia? Połączone, tu można by... Zniszczyło łączenie zignorować już. I przestawić to do przodu. To zwiadowcę chcę do samochodu. A, no Bef mi złączy to z 13 samolot. Okej. Mój zwiadowca już niestety nie ma. Kurde, ile wy tych samolotów będziecie tu do mnie wysyłać? Ja chyba czekam jeszcze na dostawę piloty. Tak, Crusader cały czas jedzie. Jedzie. No bo jak ja stoję pod ich respem? Wiem. Ja czekam, aż czołgi dojadą tak naprawdę. Ten rush na ich respa był opłacalny, wyłączyłem go. I mam tu łatwiej w ten sposób. Wiedziałem, że ta taktyka się nam opłaci. Czyli ten Sherman będzie musiał porobić tu za nadajnik. Bo to chcę umocnić. Tu muszę sobie umocnić. Achilles biedny, nie ma amunicji. I... dawać tu jednostkę dowodzenia. I tak. Waszą dwójkę. Waszą dwójkę. I myślę, że waszą dwójkę. Przydałby mi się tu zwiadowca w powietrzu. I ja cierpię na brak peloty w tym kwadracie. Dobra, tu ma stać pelota. Ciebie trzeba przestawić i masz stać w tej okolicy. Achilles niech jedzie za Shermanami. Jest pilota. Kurde, dawać. Jeszcze. Kurde, nie zdążyłem. Straciłem Spitfire'a, szlak.
A mi Junkers leci, ale dobra, to musi go zgonić, okej. Okay. Jeden zrzucił, drugi da radę zrzucić. Dobra, chyba im rozwaliłem pelotę po swojej stronie. Dawać samolot z rakietami, bo tu są fajne moździerze. Masz coś do, w powietrzu do rozwalenia moździerza na lewo, co stoi na środku? Na środku? Trzech? Jednego na lewej, bo tamte dwa obok siebie to z rakieta... A, nieważne. Tam jest pelota, podwójna. Podwójna. Ukrywana. Miałem jeszcze te, po czwórną. Nie, to jest za pelota, ja tam nie latam. Do jakiegoś czasu. Właśnie, mój Hellcat został rozwalony. A, zaraz się nie zajmę. Spróbuję odzyskać stację. Czego mi najbardziej brakuje? Chyba jednostek dowodzenia do rozstawiania. Muszę sobie od razu przyzwać 4 w rezerwie. O no, Crusader nie ma amunicji. I Shermanom tu się kończy amunicja. No minus długich linii. Znaczy tamte schodź pod respem wroga. No mówię, no minus długich linii zaopatrzenia. Tak to by wyglądało w realu, teoretycznie. No, a u ciebie foka. Dobra, nie. Potrzebuję 94 przeciwlotniczej. To Crusader też nie ma amunicji. Kuźwa, Crusader i tak ma więcej amunicji niż Bofors, a ją szybko zużywa. Bo szybciej strzela. Nie ma, bo Bofors są bardzo skuteczne. Ogólnie kaliber 37-40 to najbardziej efektywne działo przylotnicze. Jaki zasięg mają Shermany? 1500. Kuźwa, jakbyś zobaczył, jakie drzewko ja zrobiłem z tego radia. Ły, ty jesteś poza zasięgiem? Wracasz. Wracasz pod zasięg. O, nieważne. Nie zwróciłem nawet uwagi. Jak to wygląda? 5000 prawie... 1665, no... Nie dziwię się, te turany cię mocno zraszowały. Ale to pokazuje, że te dwie dywizje... Znaczy, fińska może być dobra, węgierska... Kuźwa też może być dobra, bot nie umie tego wykorzystać. Mięsko w ogóle wzięło się u mnie na jakiś czas C26, Ale to już mniejsze. Przypominam, że to jest fiński Vickers, na którym zamontowano... Nie, skąd się wzięło na moich liniach? A. No miał ich trochę, więc tak wysłał. Ale najzabawniejsze, że bot zadał pierwsze kile. No, moje jedno... twoje jednostki. Moje samochody zwiadowcze padły. Potem moja 57 zabija Nimroda. Potem Achilles Sztuga. Potem moja piechota wrogą piechotę. Twój snajper wrogiego snajpera. Potem mój snajper zginął. Moje czołgi. Od Sztugi. Potem wroga piechota. Potem mój Maxim, potem twoja piechota. Można powiedzieć, na początku bot miał pewną przewagę. A więc moi drodzy, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się i na razie.